Gratulacje dla chłopaków za, myślę, że za kawał dobrej roboty. Widzieliśmy, że przyjeżdżamy do Gliwic, nie jest to łatwy teren, ponieważ Gliwice bardzo dobrze grają u siebie i nieraz to pokazali. Myślę, że brak zawodnika, który podstawowego taba na pewno im też nie pomógł. W sobotę koszykarze GTK Gliwice podejmowali tref Sopot. Zaledwie kilka minut dobrej dyspozycji drużyny z Sopotu wstrząsnęło drużyną GTK Gliwice. Drużyna Gliwic gdzieś tam siadła trochę w ofensywie i to nam pozwoliło na odskoczenie. Przy stanie 48-51 goście zanotowali serię 16 zdobytych punktów przy dwóch Gliwiczan i zupełnie odebrali ochotę do gry pod opiecznym Pawła Turkiewicza. Cóż tu komentować, no, gratuluję drużynie z Sopotu, miał więcej determinacji. Wystarczyły 3 minuty w drugiej połowie i posypaliśmy się jak domek z kart. Szkoda, że tak to wyszło. Myślałem, że po tej przerwie drużyna zmobilizuje się na tych ostatnich 10 meczów. Pokazało to, że potrafimy w kilka minut robić mnóstwo głupich strat. Tych strat było 20. Pootwierać graczy w drużynie przeciwnej. To spowodowało, że z automatu wynik szybko uciekał. Przede wszystkim wypadałoby zacząć chyba od przeprosin dla kibiców za to, że musieli oglądać drugą połowę, taką drugą połowę w naszym wykonaniu. Pierwsza jeszcze była, powiedzmy, na styku. Też ostatnie 4 minuty pierwszej połowy zdecydowały o tym, że schodziliśmy z 6-punktowym deficytem. Dobrze weszliśmy w mecz. Można było to podtrzymać, no ale jak widać po przerwie, tak jak trener powiedział, posypaliśmy się w moment. Tref troszeczkę przycisnął w obronie, złapali wiatr w żagle i zaliczyli run, serię punktową. My nie potrafiliśmy dzisiaj na to odpowiedzieć. Miejscowi ostatecznie doznali bolesnej porażki, ulegając 71-99 i jedyne, co im pozostało w tym sezonie, to walka o zachowanie ligowego bytu. Nie sprzedam jeszcze tyle meczów i mam nadzieję, że taki zimny prysznic nas zmobilizuje, żebyśmy w następnych meczach prezentowali się zdecydowanie lepiej. I mam nadzieję jedynie, że ten mecz nie spowoduje tego, że kibice się zrażą do nas i do drużyny i że będą cały czas przychodzić na te mecze, bo potrzebujemy ich wsparcia. Cały czas jest ciasno w tabeli, zespoły z dołu tabeli się zbroją. Powody do radości mają za to koszykarze AZS Politechniki Śląskiej Gliwice. Podopieczni Sylwestra Walczuka po raz drugi pokonali MKS Strzelca Polskie, tym razem 102-61 i tym samym awansowali do kolejnej fazy rozgrywek, którego stawką jest awans do drugiej ligi koszykówki mężczyzn.